czy budynków tej technologii, wiedział, że jest to wykonane prawidłowo. Misją tutaj całości jest też zwiększanie skali, to jak gdyby zaczynając od początku, dopóki nie przekonamy osób decydujących, dopóki nie przekonamy odbiorców, że warto, warto mieszkać w domu wykonanym w technologii drewnianej, no to dopóty nie będzie możliwości zwiększania skali tego biznesu w Polsce. Czyli certyfikowanie wykonania w wysokim standardzie wykonawczym, jeżeli chodzi o stronę materiałową, ale również montażową, projektową, aby żeby te budynki w pełni wykorzystywały te technologie, więc również organizacja, nawiązywanie współpracy, biznes to biznes, spotkań, konferencji dla samorządowców, dla decydentów, ażeby mogli być przekonani, że podejmując decyzję o tym, że stosujemy budownictwo kompozytowe, nie podejmują jakiegoś wielkiego ryzyka. No i również dzięki temu, że te technologie umożliwiają dużo szybsze budowanie budynków, możemy wykorzystać zasoby materiałowe, na przykład odnawialne z lasów państwowych, które są tutaj dużym dostawcą drewna, możemy połączyć te siły, niemiecką technologię z możliwościami wykonawczymi, tutaj naszymi zasobami i rynkiem, w tworzenie systemu budynków, który wesprze rządowy program Mieszkanie Plus, dlatego że te budynki są i tańsze w budowie, ale przede wszystkim są dużo tańsze w eksploatacji ze względu na tutaj na nasz klimat, gdzie w lecie czasami tak jak dzisiaj mocno grzeje, więc coraz więcej odbiorców klimatyzację, tudzież w zimie, gdzie duże straty ciepła są. No, dla porównania w Polsce mamy 170 kW na rok na metr kwadratowy powierzchni, gdzie w Niemczech w nowoczesnym budownictwie jest to 153. Więc jeszcze mamy długą drogę do nadrobienia, ale dzięki naszym niemieckim partnerom technologicznym staramy się to nadrobić, gdyż możemy znacząco obniżyć emisję CO2 jako kraj na ogrzewanie w okresie zimowym, więc znikają problemy smogu i temu podobnych. Tak jak wspomniałem wcześniej, ta fundacja Smart Building będzie się przede wszystkim zajmowała nawiązaniem kontaktów, certyfikacją tych wszystkich technologii, nie tylko na zasadzie dostawcy maszyn, bo ci mają swoją tradycję, technologię dostępną już od lat, ale również wyrobów już tutaj realizowanych na miejscu, ażeby móc utrzymać te dobre praktyki, które pozwolą, żeby te budynki mogły stać 50-100 lat, jak wiele budynków gdzieś w krajach, w których to jest dobrze zrobione i się z nimi nic nie dzieje. No tutaj fragmenty opisane są, w jaki sposób certyfikacja ma przemierać, czyli pobieranie próbek w każdym możliwym etapie procesu produkcyjnego, żeby sprawdzać, czy są zgodne z wymaganiami norm. No i kolejnym działaniem fundacji ma być powołanie Europejskiego Centrum Technologii Drewna, które będzie taką jednostką badawczo-naukową skupiającą działania instytucji, wspomagającą procesy projektowania, też tworzenia nowoczesnych materiałów, gdyż często obserwujemy, że pojawiają się nowe ciekawe technologie, tylko które mogłyby być używane, tylko nie ma przełożenia biznesowego ze względu właśnie na opory różne, często mentalne, żeby stosować te technologie w budownictwie. No, idąc dalej, kolejnym krokiem będzie fabryka domów drewnianych, w której z wykorzystaniem tutaj współpracy z naszymi partnerami będzie cały ciąg technologiczny pozwalający na budowę kompozytowych ścian wedle projektów. Na obecnym etapie stosując obrabiarki sterowane numerycznie, 3D projektowanie CAD-CAM, można wyeliminować wszystkie błędy, które każdy doświadcza przy budownictwie zwykłym, kiedy tam nie zawsze wykwalifikowana ekipa coś wykonuje, więc ściany są umiarkowanie proste i tak dalej. Tutaj możemy z dokładnością rzędu 1 mm
wybudować wszystkie ściany, połączyć, przyjeżdża ekipa, montuje. Czas realizacji inwestycji skraca się o połowę nawet. Co może być szczególnie, tutaj byłem na konferencji, kiedy władze ze Słupska chwaliły się na przykład, że w 3 miesiące od podjęcia decyzji mieli wybudowane przedszkole, gdyby była taka potrzeba w jakimś rejonie, właśnie tą technologią kompozytową. To jest jak gdyby jako taka ciekawa referencja. Więc podsumowując, tutaj chcemy połączyć doświadczenie firm produkcyjnych, które niekiedy mają po 50 lat tradycji produkcyjnych, z możliwościami wykonawczymi. I tutaj uczestnikami właśnie są grupa Wolf, który jest dużym producentem w budownictwie innowacyjnym, Leginek, który na pewno będzie mógł, tutaj przedstawiciel firmy, czegoś więcej o sobie powiedzieć, grupa Weinmann, firma technologiczna Hunder AG, grupa Osnowa jako wykonawca inwestycji, która jest w stanie wykonać inwestycje pod klucz, gdzie od etapu zero do wprowadzenia się lokatorów, jak również WTS Tragwerke i od strony finansowej ukraiński fundusz Transborder Fund, tutaj jako partner wspierający, finansujący działania tutaj współpracy. W ramach tutaj działań powstanie struktura organizacyjna składająca się tam z działów operacyjnego, technicznego, geodezji i projektowania, co jest też bardzo istotne, wszystkie uzgodnienia i tak dalej czasami zajmują po większych miastach, gdzie jest skomplikowana infrastruktura, nawet 8 miesięcy, co dla partnerów zagranicznych wydaje się czymś niespotykanym, no ale niestety w wielu miejscach jeszcze są braki dokumentacji, trzeba wiele rzeczy odtwarzać niemalże z jakichś zapisów papierowych i tak dalej, więc te działy tutaj są wspomagającymi. Oczywiście w dziale strategii rozwoju, która kreuje cały biznes, będą partnerzy finansowi w postaci tutaj powiedziałby PBS-u, ale również partnerzy technologiczni, gdyż no, czasami idea bardzo ciekawa technicznie może być bardzo trudna do realizacji praktycznej, bo są jakieś ograniczenia technologiczne, że na przykład, nie wiem, do długości X belka kosztuje 100, ale w długości 1X już kosztuje 200. I ktoś nagle może sobie taki wspaniały program otworzyć, no i potem się okazuje, że przy zderzeniu z finansami no jest to nieopłacalne. Więc tutaj w tym dziale będzie się koncentrowała kontrola nad tymi wszystkimi pomysłami, aby tą strategią wzmacniać te działania wszystkie. W modelu biznesowym tutaj mamy partnerstwo wykonawczo-projektowe z udziałem grupy Smart IT tutaj z naszej strony. I po to, aby tworzyć te budynki właśnie od budynków użyteczności publicznej małych, poprzez hotele, no ze względów norm różnych przeciwpożarowych i tak dalej, jak również kosztowych. Wydaje się, że powyżej czteropiętrowych budynków, szczególnie budynków komunalnych na wynajm, nie będzie to opłacane ze względów technologicznych, jak również wymogu norm typu windy i tak dalej. Więc tutaj chcieliśmy się na tym skupić. Myślę, że dalej to przedstawiciele firm mogliby coś więcej o swoich firmach powiedzieć. Dziękuję bardzo, panie doktorze.